Witam, drogi Rafał. Musisz uciec przez ten tor, ponieważ niszczyłeś nasze pimpki i nam zabierałeś je. Generalnie patrz, tam miałeś pimpusia, widzisz tą zagrodę? Całą ją zniszczyłeś, ale odzyskaliśmy naszym pimpusia. A teraz ty musisz przejść przez ten straszny tor. Leć. Uważaj, tutaj jest wiele diabłów, żeby one cię zniszczyły. Tak jak te nasze pimpki. Uwaga! Jeśli chcesz wygrać 100 tysięcy fałdolców, zostań naszym wspierającym i przeczytaj regulamin w opisie. Dobra, słuchajcie, chłopaki dla nas przygotowali dzisiaj tor. Kolejnym razem, jak chcecie, żeby Ewela uciekała przed chłopakami, 5 tysięcy łapek. Ja jestem dobra, ja nie muszę uciekać, dokładnie. Ty jesteś zły. Słuchajcie, ja tutaj miałem 3 niewolników, ale oni tutaj doszli do wniosku, że jednak postanowią mnie wypędzić i jeden tutaj właśnie patrzy z okna, nosi. I tutaj Rafał ma 10 żyć, także jak mu się nie uda, to biczujemy cię. Dokładnie. I w kolejnych są jeszcze 2 etapy i później goni mnie Master i BRDT, ale to zobaczycie wszystko podczas uciekania, dobra. Uwaga, Jezus. Mam nadzieję, że to będzie dosyć łatwe, bo tu się nie będzie dało wejść. Tu się nie będzie dało wejść na lodzie. Nie tu! Jasny gwint. To nie jest takie proste, jak się wydaje. Ej, Kilo zadaje po 2... O, czyż ty! Stop! Sprzeciw! Nie, no jedziemy! Uważaj! Jak to zrobić? Ja już lecę, no, sinarka. Tutaj musiałem rozwalić, bo się nie dało przez to przejść, mimo wszystko. Jezus, najgorsze te lodowe i ten. Tam musisz poczekać, wiesz. Tylko jak mam tu poczekać? Tu nie, aha. No i tu poczekać. Co się stało? Czemu cię to tak uwaliło? Gęść lód. U góry jest pułapka! Ale jak ty to przejść? Przecież ja mam lód! My już uciekamy. Tylko to jest przegwiznane. To chyba trzeba w ogóle przejść bez tego, bez gonienia. Taki bardzo trudny. No nie da się tego przejść, to jest najgorsze. Nie, da się. Tylko, że tu są ukryte te przejścia. Na przykład tutaj. Nie da się tego przejść. Dobra, jakoś uratowaliśmy się. Tylko patrz, ty masz HP. Są tu ten, dać podpowiedź czy nie? Tu są jakieś przejść. O! Nie, to nie. Dobra, ja już uciekam dalej. Dobra, to sobie zniszczymy. On wraca na to. Dobra, ułatwię trochę sprawę. Nie, zostaw. Dobra, podejdź, ile straciłeś żyć? Już trzecie, tak? Jeszcze tak. Masz 7 żyć. Ja tutaj liczę Rafałowi punkty. 7 żyć mu zostało. Tu są jakieś ukryte. No, ukryte. Gdzie? No na przykład jak wyjeżdżasz. No i mnie znowu ładuje tym. Nie, nie ma bata tego przejść. Super. Nie. Chodź. Kurde. No nie da się. Nie da się tego przejść. Nie! Dobra, słuchajcie, postaramy się trochę inaczej to zrobić teraz. Sposobem mówisz? Tak. Ten lód jest najgorszy w tych... Dobra. Dobra. Nie uwalaj, daruj życie. Pan już tu ma wolną... Rafał szuka jakiegoś przejścia tajemnego, co? O, no chodź. Patrz, jak on tutaj wymyślił. No właśnie. Patrz. Aha. Jak ja mam wejść do tego? Poczekaj. Nie rozwalaj. Tu jest mały kryzys, poczekaj. Chodź tu. To jednak nie to przejście? Nie no. Tu wyżej może. Bo ja nie miałam czasu na dokończenie. Droga ewakuacyjna. Nie mam żadnego pojęcia, gdzie tu iść. Wybieramy prawą stronę. No, jesteśmy tutaj. Prosto! Aha! Jasny gwint. Nosi, czy ty jesteś poważny? Jak ja mam tutaj być? A masz! Dobra, tak się bawimy, to w takie... Trzeba przeoszukiwać tutaj. A ile ten lód jest pod tym lodem? Strasznie długo. Dobra, uważaj na pułapki. No się to w ogóle, on przeszedł sam siebie chyba, co? Chyba tak. Dobra.
Jezus Maria, jak to gorsze tory, niż ty mi robiłeś. Zabuduj, O ty cholera, kolejny Marian, jak już tutaj stoi. Musisz spejtować trafę. Nie! Dawaj. Jak muszę spejtować? Co? Ej, a może z nim... Ostatni raz przechodzę te tory. Przechodzimy do drugiego tutaj pana. Pan nosi zostaje. Także nara. Nara koniu. Okej, okay, lecimy. Jak to oglądam? Należy się rozglądać wokół siebie. To się bardzo przyda. Jest, udało się. Uważaj! On tutaj oglądał nasze odcinki z Kubaniec. Więc tego się nie da wyjść. Zamknij go tam. Rafał się powkurzył, może. On nosi może tylko przejść. Ej, nie, oni cię nie gonią, może, bo się coś tego nie przejdziesz. Dobra. Może i pułapka! Dobra. Dobra, jesteśmy tutaj. Nie wiem, czy to tu, nie mam pojęcia. Rafał zamiast iść do przodu, to on się chyba wraca. Nie, chyba dobrze. Dawaj. Nie wiem. No jak? Cicho, cicho. Jak nie ma wyjścia? No nie masz wyjścia, to była pułapka. Zbajtowany. Przykro, przepraszam. Dobra, słuchajcie, lecimy. Nie wiem, tu gdzieś byłem. Tu źle zrobiłem, tam źle zrobiłem, tutaj byłem, tu nie byłem, tu byłem. Dobrze, dobrze, dobrze. Jezus, to jest jak labirynt. Uważaj, tu nie idź, tu nie idź. No, 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 ciepło, cieplutko, cieplutko. Dobra, tu. Jezus, to jest labirynt. Na wprost, na wprost. Czemu mnie nikt nie atakuje? Jest! Może pułapka! Pułapki! Nareszcie! Słuchajcie, mamy checkpoint. Proszę konia! Ja tu już... Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, lecę przed siebie. O. To jest nadal twoje? Może by rozwalić tor! Rozwalisz tor! Zemsta szoguna. Jest! Dawaj ich! Tyle są warte te wasze pułapki. Zrób ścianę. A co ja mam zrobić? Przeskocz. Dobra, jestem w dobrym miejscu. Dobra. Jezus, oni to zrobili takie ciężkie, że to... O Jezus, ile dzikusów! Boże! A dzień dobry, proszę pana. Dzień dobry. Dzień dobry. To dobry tor. A taka pławeczka, co? O nie. O! Patrz się. A nie, to nie jest to. Kurde, idę się zabić. Ostatni tutaj etap. Czy to się uda? Rafał, masz 4 minuty, także tutaj spokojnie zdążysz. Gdzie pan Rafał? Panie Rafał. No dzień dobry. Jezus! Ile koni! Wow! Ej, klikłem! Klikłem! Zobaczycie później na odcinku, że kliknąłem. A później Rafał się dziwisz. Szagun, ile ty ten? Ten Szagun to chyba nie chce uciec stąd, chyba ja mu się ty podoba. Szagun dostaje po dupie ostra. A teraz już przynajmniej wiemy, jak to jest. Co? Tak, właśnie! Właśnie! Bo Rafał pierwszy raz przechodzi sam taki tor. To się tak wydaje, że to takie prościutkie, nie? A tutaj, że stres... Jak tu iść? Dobrze, Rafał. Ja skąd oni takie pomysły mają? Jak oni muszą budować nam tory? Co to było? Wow! Co to za...
Prawo czy lewo? Prawo czy lewo? Jedź samochodem. Łażej! Proszę bardzo. O proszę, zapraszamy. No panu, co to za budowanie? Co to za budowanie, proszę? Teraz dobrze idziesz? Uważaj, tam pułapka. To jest nielegalne. Uważaj! Uważaj! Jezus Maria, jakie to skomplikowane. I pułapka. Proszę pan. Ej, jestem chyba! Chyba jestem, chyba się udało! Koniec, dokładnie. Dobra, jaka nagroda, chłopaki? Ja teraz mam dla was jeszcze challenge. Wszyscy idziecie od początku i kto przejdzie cały tor bez tego. Dawać, start! Rafał ten! Skubaniec! Wow! Wow! Uważaj na te pułapki. No tam już nie ma. No ale tu jest. Gdzie spadniesz? Misia dobrze idzie, mi się udaje. Ale o, chyba... Ci. Nie wolno budować podobno. Dobra, jestem na prowadzeniu. No ty jest. Jestem drugi. Szagun. Coś się porobił. Dobra, nie idę tego, nie mam siły na to. Kto wygrał? Skończyłem. Ja. Oni już wygrali? No to ja jestem drugi. Tak, ja już skończę. Dobra, słuchajcie, Szogun musi zniszczyć ten tor. Nie, to jest i zniszczyć oprawców. Niestety, nie przegraliśmy, ty uciekłeś, więc możesz wziąć tą całą pustynię dla siebie.